Witamy w specjalnym odcinku programu Czas na Modę Schmatterlook, w którym poznacie Państwo pięć odważnych kobiet, które oddały się w ręce specjalistów, by przeżyć przygodę, zmienić coś w swoim wyglądzie, a może nawet i w życiu. W projekcie organizowanym przez przebojową ekipę Chorzowskiej Strefy Wolontariatu wzięła udział nasza reporterka, by przeprowadzić Państwa przez każdy etap metamorfozy. Zobaczcie, jak krok po kroku bohaterki zmieniały swoje oblicze. Nabierały pewności siebie, poznawały się wzajemnie i zaprzyjaźniały. A wszystko to w ramach projektu Schmatterlook. Zapraszamy! Wszystko zaczęło się w środę w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. Tutaj wybrane panie spotkały się po raz pierwszy, by poznać się i ustalić szczegółowy plan działania dla każdej z nich. Tu trzeba tak synchronizować. Ja myślę też, że ta pani, która najwcześniej może być, już na 11, to ta przyjdzie. Podczas pierwszego spotkania bohaterki projektu miały też okazję porozmawiać ze specjalistkami, by zasięgnąć porady i usłyszeć pierwsze propozycje zmian. Pani Natalia jest brunetką, więc tutaj też subtelnie, bo pani ma mocne rysy twarzy. Kredkę tylko jak pani gdzieś wychodzi, tak? No właśnie, ci się wyszło. Dobra, ale tutaj trzeba wyregulować koniecznie. Tutaj tu se sama to wszystko robię. Oj, a tu pojechała z tymi lubiami. Jezu, ale powiem pani, jeszcze raz usłyszę, powiem pani, że szkoda, że pani się tak zabrała za nie, bo to, co pani tu zrobiła, to będzie ciężko odrastać. A brwi nam mają służyć do końca życia, nie? Więc tutaj, no ja bym nic nie ruszała, niech to odrośnie i potem ewentualnie do Małgośki na wyrównanie. Pani tylko pomalować, ja bym pomalowała henną troszeczkę brewki. Brewki rzęski bardzo fajne też są, a tu też, no to co, te henny w czwartek, Gosia. Pani może kupić 30 plus albo 20 plus. A nie 35 plus? Ostatnio niekoniecznie, nie, widzi pani nie, bo pani rodzaj skóry może być tak zadbany, tak fajny, że pani może sobie kupić krem 20 plus też, to wystarczy. Ja mam młode kobiety, takie jak Natalia na przykład, i mają tak zdrową skórę, że każe im kupować dziecięce kremy BB. Nivea, nie dawaj więcej, po co? Zmuszasz skórę do innej pracy, nie? Nie wszystkie komentarze były budujące. Powinno się dbać raz w miesiącu u kosmetyczki, plus tu jest taka robota u pani rzegowa, wszystko. Mikrodermabrazja, czyszczenie manualne i kawitacja. Przepraszam, ale taką pani ma skórę. No właśnie tak. No, ja... Bardzo trzeba dbać o nią. Panie krytykę znosiły dzielnie. Z zaciekawieniem słuchały uwag i rad. Po to przecież zgłosiły się do programu. Jakie były tego inne przyczyny? Opowiedziały nam przed kamerą. Poznajmy nasze bohaterki. Mam na imię Agnieszka, pochodzę z Rudy Śląskiej, pracuję w Chorzowie, jestem nauczycielem w szkole ponadgimnazjalnej. Uwielbiam chodzić po górach, podróżować, to są moje główne, ale wynikające chyba z tego, z mojej pracy wykonywanej, ponieważ jestem geografem i to jest moja po prostu pasja. Oprócz tego uwielbiam czytać, leżeć na kanapie i odpoczywać. Dlaczego zdecydowała się pani na udział w tym programie? Ponieważ mam nadzieję, że coś się zmieni w moim wyglądzie. To znaczy, powiem szczerze, że no, przeszłam ostatnio pewną chorobę i spowodowało to, że dużo się zmieniło w moim wyglądzie. No i chciałabym teraz może, żeby ktoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, pozwolił mi patrzeć na siebie trochę inaczej i zmienił mój wizerunek. Bo ja bym tutaj nie chciała mieć zmarszczek i tutaj, to chyba się tego nie da tak po prostu szybko zrobić i bezboleśnie, tak mi się wydaje. Znaczy no chciałabym po prostu dobrze czuć się w swojej nowej odsłonie, jakakolwiek by ona nie była. Nazywam się Marta, mam 30 lat i pracuję w Urzędzie Miasta w Chorzowie w punkcie informacyjnym. W wolnym czasie tańczę. Tańce latynoamerykańskie. Moim hobby dodatkowym jest robienie kart okolicznościowych. Dlaczego zdecydowała się pani na udział w tym programie? Dla zabawy i chęci zobaczenia, jak to wygląda. No, dodatkowo można jeszcze skorzystać. Bardzo, bardzo, bardzo fajnych ludzi poznać. Mam nadzieję, że coś w sobie naprawię, poprawię, zobaczę, jak inaczej można wyglądać. Takie ciekawe doświadczenie. Nazywam się Magdalena Trybuś, mam 37 lat, jestem księgową i chciałam się pobawić. Chciałam spróbować zobaczyć siebie w innej odsłonie, dodać sobie pewności siebie i sprawdzić się może w innych stylizacjach. Bardziej kwestia takiego
ciekawości i takiej zabawy. Być może też wiedzy, którą jak zdobędę dzięki temu, podpowiedzi jakieś, jak się ubierać, jak sobie dobierać kolory, czy w czym jest mi lepiej, w jakim makijażu. Elżbieta Bęż. Jestem urzędnikiem państwowym. Lat, no, za kilka dni 49. Co pani robi w wolnym czasie? Kiedy nie musi pani pracować? No, raczej nie ma takiego czasu, kiedy nie muszę pracować, ale no cóż, no jak to kobieta? Zajęć mam sporo. Więc co, no mam swoje ulubione zajęcia. Lubię takie prace ręczne, przeróbki, typu takie coś przeszyć, zrobić, zmienić. Lubię czytać książkę, jakąś dobrą gazetę. Także czasami wyjechać gdzieś na rowerze. Po prostu zostałam wkręcona do tego programu tutaj. Dowiedziałam się o tym dopiero wczoraj, więc wcześniej nic nie wiedziałam na ten temat. Coś tam gdzieś podejrzewałam, bo szukała zdjęć, także no tylko tyle, no. Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Więc skoro już to pani jest, jakich efektów pani oczekuje od tego projektu? No wie pani co, trudno mi powiedzieć. No na pewno, jak sama nazwa mówi, metamorfozy, tak? Więc jakieś zmiany. No szczególnie chodzi, no cóż mogę tutaj więcej zmienić w sobie? Ewentualnie coś w kolorze włosów, w długości. Także no, zobaczymy. Ja zdaję się całkowicie na panie, które się tym zajmują, które tutaj właśnie są do naszej dyspozycji. A ja nazywam się Natalia i jestem dziennikarką telewizji Telpol i wzięłam udział w tym programie, aby przeprowadzić Państwa przez wszystkie etapy tego projektu, aby wraz z uczestniczkami poznać ten projekt od kuchni i zobaczyć efekt, czyli ostateczną metamorfozę. Nasze bohaterki rozstały się wieczorem, by odpocząć i zebrać siły przed kolejnym dniem, w którym będą musiały podjąć jedną z najtrudniejszych dla kobiet decyzji – w co się ubrać. Wczoraj wszystkie uczestniczki miały okazję się poznać i wziąć udział w burzy mózgów odnośnie metamorfozy. Dzisiejszy dzień poświęcamy na przymiarki. Sukienka, spodnie czy spódnica? Grzecznie, oficjalnie czy zmysłowo? Na te wszystkie pytania musiały odpowiedzieć sobie nasze uczestniczki. Na szczęście z pomocą specjalistek z Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. Najtrudniejsze za nami. Kreacje zostały wybrane. Teraz uczestniczki będą mogły już spokojnie czekać na finał, oddając się przyjemnościom wizyt u kosmetyczki, fryzjerki i manikirzystki. Kreacje już wybrane, a teraz zaczynamy dzień trzeci, czyli dzień wielkich przygotowań skóry i włosów do wielkiego, sobotniego finału. Brwi to wielka ozdoba kobiecej twarzy. Jednak źle wyregulowane i pomalowane mogą tę twarz oszpecić. Pani Małgorzata, właścicielka zakładu Diamentowy Błysk, zadbała o idealny kształt i kolor brwi każdej z uczestniczek. Teraz jeszcze tylko maseczka i możemy zmierzać do ekskluzywnego hotelu, w którym na nasze uczestniczki czeka już Żaneta, specjalistka od cięcia, farbowania i stylizacji fryzur, która dzięki farbom z hurtowni kosmetyków Profi Point odmieniła look każdej z pań.
W hotelu, poza zabiegami fryzjerskimi, bohaterki programu spędzały czas na dyskusjach i plotkach. Im lepiej się poznawały, tym bardziej okazywało się, że mimo różnic bardzo wiele je łączy. Panie rozstały się późnym wieczorem, by już o poranku rozpocząć przygotowania do wielkiego finału. To już ostatni dzień. Właśnie znajdujemy się pod Starochorzowskim Domem Kultury, gdzie trwają ostatnie godziny przygotowań przed wielkim finałem. Przygotowania rozpoczęły się już w godzinach porannych. Ostatniego szlifu wymagały bowiem nie tylko panie, ale i widowiskowa sala Starochorzowskiego Domu Kultury, którą należało odpowiednio przygotować i wystroić. W okolicach południa zaczęły przybywać nasze bohaterki i specjalistki, by wykonać makijaż i fryzury na wielki wieczór. Nie obyło się oczywiście bez generalnej próby przed wielkim finałem. Większość z naszych bohaterek po wybiegu kroczyła po raz pierwszy, więc było to dla nich nie lada wyzwanie. Jednak, jak na super dziewczyny przystało, poradziły sobie świetnie. Niestraszne im były nawet strome schody, na których niejedna zawodowa modelka z pewnością połamałaby nogi. Wszystko już przećwiczone, makijaże i fryzury gotowe. Panie w wybranych strojach czekają już za kulisami na swoje wyjścia. Finał, czas zacząć! W tym dniu mamy przyjemność zobaczyć 5 osób, które do tego konkursu się zakwalifikowały, brały udział i dlatego też chciałem przy tej okazji tym osobom serdecznie pogratulować odwagi, którą się trzeba niewątpliwie wykazać, aby zmienić też, czy też powiedzmy, zmienić swoje oblicze, tak? Przejść taką metamorfozę, powiedzmy. Dlatego też jest to bardzo ciekawe, interesujące wydarzenie. Ja przy tej okazji też chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie. Szczególnie dziękuję pani Aleksandrze Sekuła za to, że ten projekt wymyśliła i przygotowała, co jest niewątpliwie dla nas wszystkich wielkim wydarzeniem. Ale też chciałem podziękować oczywiście firmom, które brały udział, nas tutaj wspierały. To jest firma Profi Point Chorzów, hurtownia kosmetyków. Bardzo dziękujemy. Sklep odzieżowy Szachownica, również bardzo dziękuję pani. Sklep odzieżowy Textile House, salon kosmetyczny Diamentowy Błysk, w firmie Żak, hotel Focus, Żaneta Popińska, salonu fryzjerskiego R.K. Bardzo dziękuję również pani. Dziękuję jeszcze telewizji Telpol i wszystkim wolontariuszom Chorzowskiej Sekretariatu. I oczywiście pracownikom tej instytucji, pracownikom Starochorzowskiego Domu Kultury. I jak już mówiłem na początku, Pani Olu, jeszcze raz Pani dziękujemy za wszystko. Mam przyjemność otworzyć to dzisiejsze wielkie wydarzenie. Jaką pierwszą powitamy Panią Agnieszkę Kasperczyk. Pani Agnieszka. Pani Agnieszka wzięła udział w projekcie, bo chciałaby coś zmienić w swoim wyglądzie.
Lubi podróżować i chodzić po górach. Od niedawna zaczęła robić coś dla ciała. Biega oraz jeździ na rowerze. Z zawodu jest nauczycielką w szkole ponadgimnazjalnej. Pani Agnieszko, serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam. Być kobietą masz, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne dla dziecka. Kilo żółtego, kapelusze, taty duży. Przed Państwem Magdalena Trybuś. Pierwszy stres i pierwsza prezentacja już za bohaterkami. Przed nami uczestniczki w drugiej odsłonie. Let's go.
Sobie na tyle naturalny kształt. Wydać galerze niż wszystkie idziny. Najlepsze u nas, co kiedy byś chciał. Występ naszej reporterki zakończył prezentację uczestniczek. Która z nich zaprezentowała się najlepiej? Która przeszła największą metamorfozę? Poznajmy werdykt jurorów. Jury zakończyła swoją obradę. Dyskusja była bardzo burzliwa, gorąca, trwała parę godzin, nieprzestane noce itd. itd. Ale nie był to łatwy wybór, dlatego że wszystkie panie wyglądały przepięknie, przepięknie się prezentowały, przepięknie przeszły metamorfozę, można powiedzieć. I dlatego też jury postanowiło, aby dwie panie uzyskały ex aequo pierwsze miejsce, ponieważ obydwie wspaniale się przemieniły i wspaniale wystąpiły na pokazie, na scenie. Jest to pani Agnieszka Kasperczyk, zapomnę. Oraz pani Magdalena Trybuś. Dlatego też obydwu paniom wręczymy pierwszą nagrodę. Wspólnie panie złapiecie, wiedziecie do rąk. Oczywiście każda z pań otrzyma ją tuż po konkursie. Czują zwycięzczynie po kolei. Fantastycznie, jestem po prostu w niebo wzięta, zaskoczona i przeszczęśliwa. Nic nowego nie powiem, też jestem zaskoczona i w ogóle emocje, ciśnienie, super, bardzo się cieszę. Z kim wykorzystacie tę nagrodę? Z mężem. Nie mogę powiedzieć nic innego. Okej, okay, a jak w ogóle było? Jak oceniacie cały program? Rewelacja, fantastyczne przygotowanie, organizacja. Bardzo fajne wizażystki, fryzjerka, rewelacja, no po prostu brak słów. Ciuchy też dziękujemy bardzo. Dla mnie metamorfoza super, ale tak naprawdę największym skarbem, który zdobyłam, to jesteście wy. Bo po prostu poznałam przefantastyczne kobiety, które mam nadzieję będą się spotykać razem ze mną w różnych okolicznościach przyrody. Nie będę też mówiła w jakich. Super dziewczyny, jeszcze raz gratuluję, no i życzę powodzenia, no. I stało się tak, jak wymarzyły sobie zwyciężczynie. Już kilka dni po finale wszystkie uczestniczki spotkały się w SPA, gdzie dzięki uprzejmości właścicieli miały okazję wspólnie się zrelaksować. Ten program był dla nich wielką przygodą, której bez wątpienia nie zapomną do końca życia. Jest to bardzo fajny program, który myślę, że będzie zachęcał panie do zmiany. I właśnie widziałam, że tu nie chodzi o urodę, czyli jakąś powierzchowność, ale coś, że to jest jakby początek do jakiejś zmiany w życiu. To jest bardzo fajne. Jestem zadowolona i
I dziękuję za to mojej córce, że mnie do tego programu zgłosiła. Muszę powiedzieć tak w całości teraz, taki obraz jak mam tego od tej środy do dzisiaj, program naprawdę godny polecenia.